czajnikowy.pl. Jakość wody do parzenia herbaty to coś, z czego zdawali sobie sprawę już starożytni mistrzowie herbaciani, jak chociażby wielki Louis, który w Chinach potrafił nie tylko rozróżnić i nazwać i polecić najlepsze źródła wody do parzenia herbaty, ale jak głosi legenda, również rozróżniał wodę pobraną ze środkowego nurtu strumienia od tej, która gdzieś płynęła przy brzegu, którą uważał za gorszą. I ekologia natomiast jest to coś, z czym ówcześni Chińczycy raczej nie mieli problemów. Dzisiaj jednak jest to temat, który wielu osobom spędza sen z powiek. Razem z Britą przygotowaliśmy dla Was materiał na temat jakości wody i ekologii przy wyborze wody do parzenia kawy i herbaty. Adam opowie o kawie, ja o herbacie, chociaż chyba Was nie zaskoczyliśmy tym. To, co jest kluczowe w doborze odpowiedniej wody do zaparzenia kawy lub herbaty, to jest właśnie mineralizacja. I od tego, czy będzie ona wyższa, niższa, jakie składniki będą na nią właśnie wpływały, będzie zależało to, czy nasza kawa albo herbata będzie w ogóle smaczna. W przypadku kawy to aż 98,5% masy, objętości całego naparu to jest woda, więc jeżeli zbagatelizujemy ten kluczowy element, to no, trudno się tutaj oczekiwać jakichś pozytywnych rezultatów następnie w filiżance. Być może się zastanawiacie, z czego wynika to, że w danym mieście, jednym albo drugim, woda powoduje, że kawa jest smaczniejsza lub gorsza. No tutaj tak naprawdę największy wpływ będą miały to, z jakiego ujęcia dana woda pochodzi. No i oczywiście niektórzy są szczęściarzami, mieszkając w miejscach, gdzie woda smakuje niesamowicie i nadaje się idealnie do parzenia kawy, a niektórzy będą mieli z tym problem. I o tym, co te osoby mogą zrobić, żeby woda była lepsza, właśnie w tym odcinku Wam opowiemy. Proces parzenia jest już zdecydowanie bardziej poznany. Nie tylko wiemy, na czym polega, ale wiemy również, co ma wpływ na jakość naparu. No i oczywiście parametry, których przestrzegamy w czasie parzenia herbaty, to stosunek suszu herbacianego do wody, który jest dla nas istotny. To temperatura wody, którą dobieramy do rodzaju herbaty i to też jest dla nas ważne. To długość parzenia, która sprawia, że herbata się nie przeparza i tego też pilnujemy. No i to oczywiście woda i jej jakość, a to zwykle zaniedbujemy i traktujemy po macoszemu. Jaka więc powinna być idealna woda do parzenia herbaty? Łatwiej powiedzieć, jaka nie powinna być, ponieważ dużo się mówi o tym, że najlepiej by była to woda miękka. Więc od razu przychodzi na myśl, żeby użyć wody destylowanej, która w ogóle nie ma minerałów. I nie jest to dobry pomysł. Najłatwiej porównać to do zupy, gdzie w ogóle nie dodajemy soli. Okazuje się, że nie jest to najsmaczniejsza zupa. Dużo gorsza jest taka, w której jest za dużo soli, ale no jednak bez soli zupa wydaje się troszeczkę nieprzyprawiona. Tak samo jest z herbatą. Jeżeli minerałów w wodzie jest za dużo, no to oczywiście nie będzie to najlepszy napar, ale kiedy ich w ogóle nie będzie, również okaże się, że napar wyjdzie płaski, mało aromatyczny, no i oczywiście no nie jest zbyt zdrowo pić wodę destylowaną, więc raczej tego unikajmy. Nasze myśli wędrują dalej w stronę kranu. Woda z kranu nadaje się do parzenia herbaty. No, jak najbardziej. Napar się uda i w ogóle, ale zwróćmy uwagę na to, że minerały są różne w całym kraju, w zależności od jakiego mamy ujęcia wodę w naszym kranie. Więc nie tylko ilość minerałów, ale ich kompozycja również będzie różna. No i niestety pojawia się tam chlor. Chlor jest dodawany wszędzie, chlor jest w każdym kranie, no i chlor ma bardzo charakterystyczny zapach, który psuje nam aromat herbaty, no i niestety odradzamy wodę kranową. Można więc pomyśleć o tym, że najlepiej będzie kupić wodę w butelce, ponieważ to będzie zawsze powtarzalna jakość wody, będzie można mieć konkretny jej skład, bo mało kto wie, mało kto sprawdza, ale woda butelkowana również ma swój skład. I wiadomo, że jest to 100% wody, ale chodzi tutaj o kompozycję anionów i kationów, co jest wymienione na etykiecie, wiele osób czyta i nagle okazuje się, że właściwie w kranie mamy tę samą mineralizację, co w tej butelce. Jedyne, co zyskujemy, to to, że nie ma tam chloru, co niestety tracimy, a no to, że musimy tę wodę kupić, musimy zutylizować butelkę, musimy to przynieść ze sklepu, musimy to przechowywać i pewnie jeszcze skończy nam się w najmniej odpowiednim momencie. Co nam pozostaje? Filtrowanie. Filtrowanie kranowej wody jest to najlepsze, najbardziej ekologiczne i uważam najbardziej perspektywiczne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby robić porządną herbatę również w domu. Możemy wodę filtrować na różne sposoby. Możemy używać rozbudowanych filtrów odwróconej osmozy, aczkolwiek najpopularniejszy, najprostszy i najtańszy sposób, jaki możemy sobie wyobrazić, to używanie filtrujących dzbanków, które są w stanie nie tylko pozbyć się z naszej wody chloru i wszystkich zanieczyszczeń, które
których tam nie chcemy, ale również ograniczyć mineralizację do takiej, która sprawia, że herbata świetnie się uda i jesteśmy w stanie to sprawdzić w praktyce. Jaka konkretnie powinna być idealna woda do zaparzenia kawy? Powinna mieć odpowiednią mineralizację gdzieś na poziomie 150-200 mg na litr. No i oczywiście, jeżeli będziemy mieli mniej tej mineralizacji, mniej minerałów rozpuszczonych w wodzie, ta woda nie będzie miała takiej zdolności rozpuszczania substancji z ziarenka. No i taka kawa będzie płaska w smaku, będzie no, nie aż tak bardzo intensywna, jakbyśmy chcieli. Jeżeli będzie ich zbyt dużo, to znowu będzie powodowało, że kawa będzie zbyt ciężka, będzie taka brudna w smaku, gorzka, po prostu niefajna, taka, która nie będzie niosła za sobą, nawet jeżeli wybierzemy najlepsze ziarno, jakichś pozytywnych doświadczeń. Musimy zwrócić też uwagę na to, jakie są konkretne minerały, ponieważ mówiliśmy przed chwilą o takiej sumarycznej wartości. I w zasadzie taką idealną wodę można by stworzyć na bazie obecności magnezu, wapnia i grupy wodorowęglanowej, która to znowu będzie tutaj funkcjonowała jako bufor, czyli będzie redukowała te wahania pH podczas zaparzania kawy. Musimy się wystrzegać oczywiście różnych takich substancji, które będą wpływały na smak, takich jak na przykład siarkowodory, które będą tutaj odpowiadały za ten taki niezbyt przyjemny aromat zgniłego jaja, który niektórzy z nas niestety mają w kranie. Musimy też unikać żelaza, które będzie znowu wpływało na takie brunatnienie i powodowanie, że ten napar będzie taki rudy, bardzo metaliczny. No i oczywiście sodu, który również występuje w wodzie, a będzie znowu tutaj w tym przypadku wpływał na redukcję ekstrakcji i czynił te napary takie mydlane, takie nie do końca przebijające się do naszych kubków smakowych. Skąd taką wodę wziąć? Mamy kilka sposobów sięgnięcia po wodę i pierwsza taka oczywista to sięgnąć po wodę z kranu. Niestety w bardzo niewielu miejscach w Polsce mamy idealną wodę do zaparzenia kawy. W górach będzie ona bardzo nisko mineralizowana. W miejscach, gdzie sięgamy z wód gruntowych, bardzo często, jeżeli złoże jest wapienne, będziemy mieli bardzo wysoką mineralizację, szczególnie właśnie pod kątem wapnia, więc woda będzie twarda, nie nadawała się do idealnego parzenia kawy. Kranówka w takim razie nie jest idealnym wyborem, mimo tego, że jest najtańsza. Możemy sięgnąć po wodę butelkowaną, no ale oczywiście tutaj kłania się ten żart. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę firmy produkujące wodę to są firmy produkujące opakowania plastikowe, ponieważ woda jest ze źródła, więc nie jest to kompletnie ekologiczne i też ekonomiczne rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce takie naprawdę bardzo profesjonalne rozwiązanie, no to tutaj już stacje filtrujące, wielkie stacje w oparciu o odwróconą osmozę, ale niestety zajmują dużo miejsca i po prostu dość dużo kosztują. Więc jedynym wyborem, który nam pozostaje, jest sięgnięcie po dzbanki filtrujące, które są stosunkowo tanie, no i spowodują, że nasza woda będzie bardziej uzdatniona do tego, żeby zrobić z niej bardzo dobrą kawę i bardzo dobrą herbatę. Przygotowaliśmy dla Was materiał poglądowy, czyli zaparzyliśmy dwie kawy i dwie herbaty. Dokładnie te same, w tych samych warunkach, jedyna zmienna to woda. Jedna kawa, jedna herbata są zrobione na wodzie kranowej, a z kolei drugie na filtrowanej. I o ile przy kawie do końca tego widzę, ale tu w herbacie już gołym okiem zauważa się różnicę. Na wszelki wypadek mamy dla Was białą podkładkę, żebyście Wy również to zobaczyli. To jest właściwy moment, żeby opowiedzieć, jak w ogóle działa ten filtr, ponieważ wielu z Was używa ich w domu, ale może nie każdy zdaje sobie sprawę, dlaczego ta woda wpływa z góry mniej smaczna, a wypływa wysokojakościowa, nadająca się do herbaty. Otóż jest to filtr trzykrotny, można by powiedzieć.
ma na początku specjalną siateczkę u góry, czyli filtr mechaniczny, który zatrzymuje różne paprochy i inne zanieczyszczenia. Takie to po prostu obiekty, których nie chcemy w wodzie. Z kolei dalej mamy wymiennik jonowy, czyli coś, co zmiękcza wodę. Wygląda to w ten sposób, że podmieniane są jony, które odpowiadają za twardość wody, na jony, w tym przypadku wodorowe, które już sprawiają, że ta woda nie jest twarda. No i oczywiście węgiel aktywowany, filtr węglowy, który właściwie jest synonimem takich filtrów, mówi się często na nie po prostu filtry węglowe, czyli coś o ogromnej powierzchni i bardzo dużej ilości porów. Jest to węgiel, który pochodzi z łupiny kokosa i w ogóle węgiel stosowany do filtrowania wody jest, odkąd w ogóle się filtruje wodę w historii ludzkości. I dzięki temu pozbywamy się przez te powierzchnie, jest to przyciągane, jest to tam gdzieś uwięzione, pozbywamy się wszystkiego, czego nie chcemy mieć w tej wodzie, a co nie jest jonem. Czyli wszystkiego, co już Adam wymieniał, co brzydko pachnie, co źle wpływa na smak i wszystkich różnych chemikaliów. Możemy się pozbyć niektórych pestycydów, możemy się pozbyć różnych związków chemicznych, które mogą się w jakiś sposób dziwny znaleźć w tej wodzie. Jesteśmy od tego ochronieni. Pamiętajmy, że filtry te trzeba wymieniać, ponieważ zużywa się ten filtr, zużywa się wymiana jonowa. Wszystko się zużywa i może to być niehigieniczne, no i przede wszystkim przestaje działać. Ten chlor, który dzięki filtrowi nie trafia do całego procesu zaparzania, jest w sieci bardzo potrzebny, dzięki czemu możemy być pewni, że nie trafiają do naszego użytku żadne mikroby, które mogą być chorobotwórcze, natomiast w procesie zaparzenia kawy zdecydowanie on nie służy. Powoduje przede wszystkim przyspieszanie ekstrakcji, powoduje to, że te napary są takie bardzo agresywne, nie do końca smaczne, więc można oczywiście używać wody z kranu do zaparzenia kawy, natomiast zdecydowanie warto pozbyć się tego chloru, żeby nasze zaparzenie wyszło po prostu korzystnie. Przejdźmy do porównania naparów. Gołym okiem przy herbacie widać już, która jest robiona na wodzie kranowej, a która na filtrowanej. Woda kranowa daje trochę bardziej mętny, mniej klarowny napar, ale co jest najbardziej charakterystyczne, daje ten korzuszek, który na pewno znacie z życia codziennego, który ma taką śmieszną cechę, że pływa po powierzchni, bywa taki popękany, a kiedy na przykład upijemy, przykleja się do ścianek kubka, zostawiając taki witrażyk kolorowy i to jest coś, co ja zauważyłem tylko w herbacie. I co to w ogóle jest? Chodzi o to, że kwasy szczawianowe zawarte w naparze herbacianym wiążą jony, które odpowiadają za twardość wody. I no i to po prostu powstaje. Jest to dla nas informacja, która mówi, że po prostu woda była twarda, a herbata wcale nie najgorsza. Z kolei filtrowana woda dała nam bursztynowo-klarowny, piękny, przejrzysty i w ogóle nie mętny napar, bez żadnego śladu korzuszka. No i pozostaje skosztować. Ja może zacznę od tej kranowej jednak. No, zdecydowanie nie jestem zaskoczony. Wyczuwam goryczkę, która jest charakterystyczna przy twardej wodzie. Wyczuwam również taki bardziej płaski aromat. Dużo o tym mówimy, co to znaczy płaski. No, sami wiecie, macie coś płaskiego, macie coś przestrzennego. Macie wrażenie, że więcej wydarza wam się w ustach. Jesteście w stanie poczuć, jak się to zmienia, jak ewoluuje. Tymczasem tutaj po prostu wchodzi i przemija nam ten aromat. Za to tu zdecydowanie bardziej rozbudowany bukiet, ale charakterystyczne, pojawiają się więcej garbników, bardziej ściągające są tego typu napary i to świadczy no, o dobrej herbacie, ale też właśnie o dobrej wodzie. Ja postanowiłem nie ułatwiać sprawy filtrom i wykonać kawę metodą przelewową. Gdybym wykonał ją w normalny sposób, na powierzchni tej, która jest przygrządzona przy pomocy wody wysoko zmineralizowanej, pojawiłby się korzuszek. To jest taka zwykła zależność, która zawsze się pojawia. Wysoko zmineralizowana woda zaparza mocniej i ta ekstrakcja, czy to uwolnienie dwutlenku węgla jest większe. Ponieważ nie wpływa to praktycznie w żaden sposób na smak, metoda filtrowa nie powinna tutaj zakłócać naszego eksperymentu, więc spróbujmy. Po lewej stronie jest ta, która została przyrządzona przy pomocy wody z kranu. No i postaram się porównać, więc nie chcę tutaj wydawać werdyktu. Jest przyzwoita, nie jest zła aż tak bardzo. Ale różni się bardzo mocno.
Nawet jestem trochę zaskoczony, powiem wam szczerze. Woda z kranu z pewnością bardzo mocno spłyca doświadczenie takiej owocowości, świeżości naparu. Czegoś, co w zasadzie w kawach wysokiej jakości jest bardzo istotne, żeby to było doświadczenie wielopoziomowe. Tutaj idzie bardziej w kierunku takiej goryczy, z takiego stłumionego smaku, ale przede wszystkim pojawia się na języku taki szorstki, delikatnie filtr, coś takiego nie do końca przyjemnego. Po prawej stronie mamy dużo więcej takiego czystego smaku, troszeczkę słodsza jest ten napar, ale przede wszystkim pojawia się właśnie bardzo przyjemne owocowe doświadczenia, które w kawie z Kenii, którą obecnie zaparzyliśmy, są czymś wskazanym. Bardzo jesteśmy ciekawi, czy macie jakieś doświadczenia z różnicą wody, czy kosztowaliście kawy, herbaty, może w jakichś lokalach, może u znajomych w innym mieście, może sami robicie takie eksperymenty, możecie to przeprowadzić, jest to bardzo proste. Piszcie do nas w komentarzach, jakie macie doświadczenia z wodą, jak filtrujecie na co dzień, jakiej wody używacie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.